Cieszę się, że udało się Ciebie zaprosić. Ja dziękuję za zaproszenie. Nie było łatwo, byłeś ostatnio zapracowany. Przygotowując się, przeglądałam internet, szukałam wywiadów z Tobą. Nie ma ich zbyt wiele. Czy to jest tak, że Ty ich nie lubisz? Lubię, ale wiesz, taki wywiad, a taki jak my się spotykamy na przykład, nie wiem, na jakiejś imprezie ramówkowej czy innej, to jest coś trochę jednak innego. Mi się wydaje, że jednak tak jak my się spotykamy w studio i tu już nie ma drogi ucieczki, to jest rzeczywiście takie spotkanie bardziej intymne, nie? I takie, nie chcę mówić, że bardziej wymagające, niemniej jednak no tutaj nie dopuścimy do takiego small talku jednak, nie? Więc tak, czy nie lubię? Trochę lubię, trochę nie lubię. O, może tak. No właśnie, i też nie bywasz za często na tych wszystkich eventach, wydarzeniach i tak dalej. Rzadko się tam pojawiasz. Nie myślisz, że to jest teraz potrzebne w tym zawodzie, żeby jednak istnieć w świadomości widzów, odbiorców, może i też producentów? Nie boisz się, że wiesz co, kurczę, na pewno jest w tym dużo racji, co mówisz. Chociaż ja w ogóle w mojej głowie pojawiła się świadomość tego, że ja chcę zostać aktorem i chcę być aktorem i w jaki sposób chcę dojść w ogóle do tego, żeby kiedyś stanąć na scenie, to tworzenie w ogóle jakby całego tego obrazu w mojej głowie przez bardzo długi czas wyglądało trochę inaczej. Ten świat show biznesu był inny, bo on nie był taki intensywny, trochę nawet agresywny, jaki jest teraz. Nie było w ogóle wtedy tak dużo kolorowych czasopism, nie było w ogóle żadnych kolorowych portali. Ten internet tak w sumie dopiero co zaczynał hulać, więc ten cały show biznes wyglądał inaczej. Teraz to wygląda zupełnie inaczej i wiesz, to jest kwestia takiego, nie wiem, świadomego przestawiania się na to. Natomiast ja w ogóle byłem przekonany, że cała moja ścieżka zawodowa będzie tylko i wyłącznie w teatrze, że ja będę grał i występował tylko w teatrze. Ja przez myśl mi nie przyszło, że ja kiedyś będę siedział tutaj i będę świeżo co po zakończonym bardzo długim projekcie telewizyjnym. Wiesz, no dużo rzeczy się pozmieniało, trochę wywróciło, nie? Ale tak zaskoczyło mnie. Nie? No też musiałem się zdecydować na coś. No właśnie, zdecydowałeś się na telewizję. Tak. A co z teatrem? Myślisz, żeby wrócić? Słuchaj, myślę, żeby wrócić i na pewno jakieś wiesz, ruchy w tę stronę są kierowane. Akurat dokładnie jutro może się dużo zmienić. Może jakiś casting? Nie. Coś innego, coś już trochę dalej. Coś już trochę dalej, no. Czyli zaczynasz nowy coś projekt. Zaczynam, tak. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Tak, kurczę, marzę trochę o tym. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego teatru, no bo jednak to była szkoła teatralna. Ty chodziłeś do Warszawskiej Akademii Teatralnej, spotkałeś tam wybitnych profesorów. W jednym z wywiadów czytałam, jak mówiłeś o Maji Komorowskiej i Wiesławie Komasie. Jestem ciekawa, co oni ci dali, czego nauczyli. Co zapamiętałeś z tych spotkań? Niesamowite nazwiska, fantastyczni pedagodzy. W ogóle jak oczywiście kończysz szkołę i wiesz, wchodzisz w ten zawód, no bo to, że kończysz szkołę wcale też nie oznacza, że wszystko umiesz, absolutnie nie. To jest taki zawód, gdzie uczysz się naprawdę latami, nie? Nawet należałoby wręcz się jeszcze trochę uczyć i korzystać. Jak kończysz tę szkołę, to masz takie wrażenie, że dobra, już bardzo dużo umiem, już chyba wszystko wiem i zapominasz o słowach swoich profesorów i w najmniej oczekiwanym momencie te słowa po prostu się przypominają, docierają do ciebie. Ja nie zapomnę nigdy, jak profesor Komasa mówił, że aktorstwo jest bardzo matematyczne. Nie wiem, jak matematyczne w ogóle, ale ja w ogóle jak, absolutnie jak. Jak masz jakiś utwór muzyczny, on jest zapisany w nutach. Nie możesz szybciej, wolniej, jakaś nuta jest taka. I nie wiem, mówi, no to znajdźcie swój ulubiony jakiś klasyczny utwór i dlaczego on na przykład wtedy wzbudza, nie wiem, radość, a potem jakiś taki gniew, a niektórzy się wzruszają, a niektórzy nawet płaczą. I to są zazwyczaj te same momenty. I bardzo podobnie jest z aktorstwem. Oczywiście wszystko możesz zmieniać, natomiast jeżeli masz no mega duże, spore zaplecze, którego musisz się nauczyć jednak z czasem, to jesteś w stanie, wiesz, nad tekstem pracować w taki sposób, żeby w określonych momentach dokładnie wzbudzać, wiesz... Konkretne dokładnie emocje. Dokładnie tak. Tylko
To oczywiście nie zawsze się udaje, no bo każdy dzień jest inny i twój bohater też się trochę zmienia, tak jak ty każdego dnia, jednego dnia, nie wiem, jesz warzywa, drugiego dnia kurczaka, trzeciego wołowinę, no to twój bohater, powiedzmy, też się trochę zmienia i to też wpływa na cały jego dzień. Ja zawsze starałem się, pamiętam na początku, jak przypomniały mi się te słowa, mówię, kurde, dlaczego dzisiaj było taka, a wczoraj było tak, wczoraj było lepiej, dzisiaj jest trochę gorzej. Mówię akurat o teatrze, nie mówię, czemu tak jest, czemu to się nie udaje? I nie ma na to chyba jakiegoś takiego przepisu, jak zawsze. Każdy dzień jest inny. Nie wiem, jednego dnia ten monolog pójdzie ci fenomenalnie, a drugiego dnia czujesz, kurczę, że trochę tak, no nie za bardzo. A to też chyba zależy od publiczności, no bo jakby czujesz tą energię z widowni. Publiczność jest szalenie ważna, natomiast też nie możemy wszystkiego zwalać na publiczność. Hej, wiesz, no to czerpanie z publiczności jest zawsze bardzo ważne i rzeczywiście jak czujesz, że tej energii jest trochę mniej albo czujesz jakąś większą blokadę, okej, jest ciężej. Ale to nie oznacza, że my będziemy zawsze pracować w niesamowicie komfortowych warunkach. Jeszcze jestem ciekawa tej Maji Komorowskiej, bo z kim się nie spotkam, kto uczył się u niej, to są jakieś anegdotki, że to jest bardzo barwna postać. Bardzo barwna postać. No niesamowita postać, ale to też pamiętam, że my jak uczyliśmy się, mieliśmy egzamin z prozy, uczyliśmy się i myśmy pracowali nad dokładnie tymi samymi fragmentami prozy miesiącami i każdemu się wydawało, Jezus Maria, ile można? Ile można? Przecież po prostu wszystko już z tego wyciągnęliśmy. Okazało się, że nie. Pracowaliśmy nad fragmentami, jak obsługiwałem angielskiego króla, Hrabala. I pamiętam, kiedy ja zobaczyłem nagrania z tego egzaminu 3-4 lata może po tym, jak skończyłem szkołę, to mówię, nie wierzę. To znaczy, wydawało mi się, że po prostu mówiąc ten tekst, jestem świadomy i wiem wszystko. Ja mówiąc ten tekst, prawdopodobnie nie byłem świadomy, ile tam jest po prostu możliwości do wykorzystania i do wyczerpania. I za każdym razem, widziałem, nie wiem, prawdopodobnie 3-4 może razy ten materiał, ale widziałem więcej. I wiesz, i to, ile widziała Maja Komorowska, ile nam pokazywała, że ile możesz wyciągnąć z jednego zdania, jakie barwy, nie? I jak możesz to zinterpretować i że to ma wpływ na kolejne zdania, na to, jak będzie wyglądała dalej dramaturgia tego tekstu. To jest w ogóle nieskończone, natomiast oczywiście musisz być bardzo konsekwentny. Wiesz, to są, nie jestem w stanie teraz na konkretnych przykładach ci tego powiedzieć, ale warto, kurczę, pamiętać o takich momentach, bo my czasami, wiesz, za szybko pracujemy i o tym zapominamy. No właśnie, jak ty pracujesz z tekstem? Bardzo różnie. To mogę ci na przykład już dać przykład. Jak na przykład pracowałem nad Markiem w Brzyduli 2, no to oczywiście wiedziałem, jaki jest ten bagaż z jedynki, no ale minęło to kilkanaście lat, więc ważne były dla mnie te pierwsze scenariusze, żeby przeczytać 2-3 pierwsze scenariusze, czytać, aż w końcu pojawi się jakiś koloryt w pewnym zdaniu, aż nagle będzie coś charakterystyczne dla niego, co nie będzie oczywiste i charakterystyczne dla mnie. I w tym momencie pojawia się, o, pierwszy kolor, takie zaczepienie i potem już jest trochę łatwiej. Potem już jest w ogóle zdecydowanie łatwiej, jak już ten tekst powtarzasz z kim grasz scenę, bo wtedy to ucho pracuje inaczej. I potwornie ważne, i zawsze ważne, bardzo ważne jest, żeby słuchać partnera, bo to odbijanie piłeczki to też wpływa na interpretację twojego tekstu, nie? I to może wyglądać zupełnie inaczej, niż jak ćwiczysz to w domu. No właśnie, i co znalazłeś w tym, Marku, jak tak się wczytywałeś w te pierwsze scenariusze, te pierwsze odcinki? Wiesz co, na początku to była jakaś taka niesamowita dojrzałość, niesamowita radość. Bardzo stabilny człowiek, przynajmniej tak się wydawało na początku, taki, który jest spełniony i już ma wszystko, ma rodzinę, kochającą żonę. No i potem się sporo rzeczy skomplikowało. Chciałam się ciebie jeszcze w ogóle zapytać, czym dla ciebie jest aktorstwo, no bo jakby chciałeś pewnie wybrać inną drogę, no bo byłeś na innym profilu w szkole, potem pojawiła się ta droga aktorska i jak to rozumiałeś, czym dla ciebie w ogóle jest ten zawód? Wiesz co, to też jest tak, że przez bardzo długi czas w ogóle nie wiedziałem, co ja będę robił w życiu, nie? Pomiędzy podstawówką, a już wyższą szkołą, trafiłem do zespołu teatralnego, w wakacje trafiłem do zespołu teatralnego przez przypadek. To był pierwszy rok, kiedy ja chyba nigdzie na wakacje z rodzicami nie jechałem, więc znalazłem ogłoszenie w książce telefonicznej. Wiesz, no to już to w ogóle może ci się wydawać kosmiczne. No więc trzeba było zadzwonić, pojechać, sprawdzić te zajęcia. Ja od pierwszego momentu w ogóle się w tym zakochałem, totalnie. Wiedziałem, że to jest w ogóle jakiś taki trochę inny magiczny świat. I oczywiście te zajęcia teatralne długo trwały. Ja potem zmieniłem szkołę, ponieważ wiedziałem, że to technikum chyba nie do końca. I wtedy pamiętam bardzo dużo, spędzałem czasu w Teatrze Wybrzeże. Jako statysta statystowałem w różnych sztukach, między innymi w Hamlecie, gdzie Hamleta grał Mirosław Baka. Pamiętam, że uwielbiałem zrywać się ze szkoły.
jeździć na poranne próby i stać albo siedzieć, znaczy siedzieć w kulisach i obserwować aktorów i obserwować tą pracę. I to mnie totalnie wchłonęło. To mnie totalnie wchłonęło. Ja wiedziałem, że to jest to. I jak trafiłem do teatru, to wiedziałem, że to będzie to. Jeden casting zmienił kompletnie moje życie. Co to był za casting? Przypadkowy casting. To był przypadkowy casting. Ja pamiętam, że wtedy przygotowywałem się do dość istotnej, no chyba najważniejszej w sumie wtedy dla mnie premiery w teatrze. A pracowałem wtedy w Teatrze Polskim w Poznaniu. Wpadłem wtedy chyba do Warszawy, nawet nie pamiętam po co, w każdym razie agentka poprosiła, żebym pojechał na jeden casting. Dostałem tekst, jakiś tam Marek i przyjechałem, zagrałem, chyba im się to spodobało, no i dość szybko dowiedziałem się, że dostałem rolę Marka Dobrzańskiego. Nie wiedząc kompletnie, nawet jeszcze grając w ogóle w tych pierwszych odcinkach, co to jest za projekt, nie? Do czego to doprowadzi. I dopiero przy emisji okazało się, że to totalnie wywróciło jakby ten bieg tego wszystkiego, co się w mojej głowie zrodziło, jak będzie wyglądał moja ścieżka zawodowa. No i stałeś się też rozpoznawalny. Tak, wiesz, to w ogóle niesamowite zjawisko było, jakże zakupy, a tutaj jednak okazuje się, że każdy na to zwraca uwagę i patrzy. I jednak to było, no, dla mnie na początku to było potwornie krępujące rzeczywiście, tak. A teraz już nie zwracasz na to uwagi? Przyzwyczaiłem się do pewnych reakcji, ale chyba też jakoś nie jestem już na to aż taki, nie wiem, przewrażliwiony, nie? Bo wtedy to był taki początek, taki boom i teraz już zupełnie inaczej na to patrzę. W ogóle staram się kompletnie jakby normalnie funkcjonować, wiesz. No. To też jest ciekawe, bo Brzydula jeden zgromadziła jakąś taką bazę fanów. Mhm. Oni wrócili teraz przy dwójce. Czy ty masz taki stały jakiś fan klub, z którym utrzymujesz kontakt? Pojawiło się rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo fanów i to też dzięki, można powiedzieć, fanom i wytrwałości fanów ta Brzydula 2 powstała. Fan klubów, nie wiem ile się zrodziło podczas kręcenia Brzyduli 2. Więc myślę, że trochę jest. Nie, no jasne, z fanami trzeba zawsze utrzymywać kontakt. Fani są super. Jeszcze tak myślę o tej Brzyduli i o twojej pasji, którą jest fotografia. Mm. Widziałam dużo zdjęć z planu. Myślisz o tym, żeby wydać jakiś album? Póki co na razie o tym nie myślę, wiesz? Nie, nie, poważnie, jakoś tak... Znaczy, to jest w ogóle dobry pomysł, rzeczywiście tak, ale nie taki miałem zamysł od początku. No. To miały być takie zdjęcia dla ciebie? Wiesz co, tak, gdzieś tam rzeczywiście, żeby one pokazywały nasze życie, wiesz, z perspektywy kulis, czy te momenty takie łapane w zupełnie nieoczekiwany, nieoczywisty sposób, żeby pokazać trochę tego zaplecza, czy jak wygląda, wiesz, łączenie tego świata z tym. Co jest zawsze bardzo interesujące, bo nawet dla mnie, jak mogę, wiesz, zobaczyć jakiś inny projekt, jak to wygląda z zaplecza, to jest dla mnie bardzo interesujące, czy chociażby to, co się dzieje tutaj, nie? To jest dla mnie jednak takie bardzo, bardzo ciekawe. Ja też właśnie dlatego uwielbiałem, jak już wcześniej mówiłem, siedzieć w teatrze, w kulisach i obserwować to życie, bo to po prostu, wiesz, to przejście przez kulisy to jest taka totalna przemiana i coś zupełnie innego, nie? No właśnie, jestem ciekawa tej obserwacji, no bo fotografia to jest obserwacja i jestem ciekawa, co ciebie pociąga w tej fotografii i jakby co najczęściej fotografujesz i skąd w ogóle narodziła się ta pasja? Nie wiem. Znaczy nie wiem no gdzie i kiedy się narodziła, bo jakiś czas temu mi się wydawało, że to się, nie wiem, narodziło tam z 5 lat temu, z 4 lata temu. Ale potem przypomniałem sobie, że pierwszy aparat cyfrowy kupiłem będąc na 3., 4. roku w Akademii Teatralnej. A stosunkowo niedawno przypomniałem sobie, że w sumie chyba miałem jeszcze jakiś aparat wcześniej, ale w sumie jeszcze potem dotarłem do w ogóle wywołanych, ale jakichś takich archiwalnych, znaczy archiwalnych filmów z lat 80., nie, 90. któryś rok, chyba z Zenita czy z innego aparatu robionych przeze mnie, kurczę, czyli gdzieś ta fotografia i patrzenie przez, wiesz, przez ten pryzmat w ogóle, to chyba towarzyszyło mi w ogóle jeszcze wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że ten aparat już będzie mi przez dłuższy czas teraz towarzyszył, dlatego że zmienia to coś w moim życiu, zmienia sposób patrzenia. Na pewno jestem przez to zdecydowanie bardziej wyczulony, wiesz, na patrzenie na detale czy szczegóły. W ogóle zwracam od bardzo dawna uwagę na, chyba w sumie od zawsze, na detale. Ale podpatrywanie i patrzenie takie oczywiste kadry w taki sposób w sumie, kurczę, co tu można zrobić, żeby pokazać to jakoś lepiej, nie? Jak można to ująć inaczej? I wiesz, jakby ten cały proces dochodzenia do tego też wiele zmienia. I wydaje mi się, kurczę, że ja bym się idealnie nadawał do dokumentów. Tak, może dokument. Wydaje mi się, że dokument to byłoby to, w czym ja bym się tak idealnie realizował. Może to jakaś droga nowa. Reporterka jest zdecydowanie chyba dla mnie trochę za mocno agresywna, ale może trochę reporterki, ale zdecydowanie dokument, tak. No. Właśnie, ty lubisz przyglądać się ludziom czy miejscom?
No, każda podróż oczywiście kończy się, wiesz, jakąś sporą dawką, mam nadzieję, ciekawych zdjęć dla moich odbiorców, ale też staram się oczywiście, jak podróżuję, podróżować w taki sposób, żeby pamiętać dużo rzeczy z tej podróży, a nie tylko przez pryzmat zdjęć, no bo to oznacza, że ja naprawdę chyba nie za wiele skorzystałem z tego. Ludzie, nie chcę mówić, że najmniej, tylko zależy też w jaki sposób, wiesz, to na pewno lubię, żeby człowiek był bohaterem na tym zdjęciu, ale niekoniecznie musi być głównym bohaterem. Może w taki sposób. No właśnie ja przez naturę pamiętam twoje podróże, no bo Skandynawię bardzo ładnie pokazałeś. A, dzięki. Kurczę, ale wiesz co, to ciężko też nie pokazać fajnie Skandynawii, chociaż ona po prostu kusi wszystkim, absolutnie wszystkim. No i wracam tam niebawem, w trochę inne miejsce, ale wracam. Ale myślę, że jeszcze sporo podróży przede mną, wiesz? Staram się jakoś tak, kurczę, teraz kombinować z czasem, żebym mógł sobie na to pozwolić, to na pewno. W jakie rejony chciałbyś się udać? Jak najdalej. Nie wiem jeszcze, wiesz? To zależy też od tego, jaką ekipę zbierzesz, bo jednak mimo wszystko, wiesz, na takie dalsze i takie bardziej hardkorowe podróże, to jednak musisz mieć mocno sprawdzoną ekipę. No. A jest taka podróż, która najbardziej zapadła ci w pamięci albo która czegoś cię nauczyła? Tak jak wcześniej wspomniałaś, to jest ta Norwegia, ale dlatego, że poza tymi pięknymi obrazkami, tam na każdym kroku okazywało się, że te piękne obrazki są też dość niebezpieczne. I że wiesz, tam jeden krok po prostu za daleko i może być naprawdę krucho, nie? Ja jeszcze tak sobie myślę o tym w Żyduli i o kolejnych projektach. Mhm. Właśnie gdzie ty siebie widzisz za kilka lat? Na pewno chciałbym mieć już na swoim koncie tam z 4 takie przynajmniej fajne, konkretne, dalekie podróże. To na pewno. O, nie wiem, kurczę, nie wiem. Czyli chwytasz, nie wiem. Co daje los. Wiesz co, jestem tego trochę nauczony. Wiem, że to planowanie nie zawsze się sprawdza. To znaczy nie zawsze to też jest dobre, że ten element zaskoczenia, na którym my nawet pozwalamy, i zrobienie tego pierwszego kroku, którego możesz się obawiać, czasem jest bardzo ważny i potrzebny, tylko trzeba się odważyć. Ale ja, wiesz, no mówię, zobaczymy, co przyniesie jutro. Niby wiem, ale kurczę, nie? Wiele może się zmienić. Ci życzę, żeby wszystko się udało. Nie, dziękuję, dobra, ale trzymam kciuki. Żeby ten los sprzyjał i dziękuję ci za spotkanie. Ja dziękuję bardzo za spotkanie.